Jeden, dwa, trzy, cztery. Do ilu umiesz liczyć? Stu? Tysiąca? Miliona? Jeden. Książka, poradnik, tutorial na YouTubie. Czyste źródło wiedzy. Od jutra chcesz kręcić świetne filmy? W dobie internetu jedyne, co dzieli cię od upragnionych informacji, to parę kliknięć. Siadasz, wpisujesz frazę. Mija godzina, potem kolejne pięć. Głowa zaczyna pękać od informacji. Wiesz już tak dużo, ale świetnego filmu w twoim portfolio jak nie było, tak nie ma. Dlaczego? Liczysz do jednego. Dwa. Finalnie z wiedzy wchłoniętej w jeden wieczór nie zostaje choćby kropla. Suchą teorię odkładasz w kąt i szukasz dalej. Trafiasz na film. Influencer w okrągłych oprawkach mówi magiczne słowa. Krok pierwszy. Czyżby to miało być źródło wszelkich potrzebnych umiejętności? Praktyka? Kamera, światła, akcja. Robisz ujęcie. Kolejne i kolejne. Każde podobne. Każde tak samo... słabe. Nie przypominające w najmniejszym stopniu kadrów widzianych na wielkim ekranie. Pusta praktyka tylko zabiera ci czas. Ale bez analizy i weryfikacji to nadal nic nieznacząca czynność. Niby znasz już dwa, a jednak cały czas liczysz tylko do jednego. Kolejne kroki są ważne tylko jeśli traktujesz je jako całość. Liczysz do jednego, dwóch, lepiej. Trzy, cztery. Czytasz, robisz. Progres zaczyna być widoczny, ale proces staje się mozolny, a efekty niewielkie. Kolejne błędy odbierają chęć dalszego działania. Czy to już koniec noworodzącej się pasji? Podobno najtrudniej jest zacząć, ale to właśnie liczenie do jednego jest najprostsze. Dokładanie kolejnych kroków to oznaka wysiłku i determinacji. Trzy i cztery, wytrwałość i nauka na błędach. Teoria i praktyka działa tylko, gdy każde potknięcie jest motywatorem i lekcją na przyszłość. W szkołach uczą nas liczyć. Do ilu? Stu? Tysiąca? Miliona? A może tylko do jednego? Teoria to podwalina całego systemu szkolnictwa. Czerstwa jak kamień wiedza, nieweryfikowana w praktyce, nie wynikająca z popełnionych błędów czy wytrwałości. Zakuć, zdać, zapomnieć. Tego uczy nas szkoła. Tyle wynosimy z nieskończonej ilości pierwszych kroków. Tyle zostaje z liczenia do jednego. A ty? Do ilu umiesz liczyć?